trafieniem z dystansu. Byliśmy skuteczni i wreszcie zagraliśmy dobrze w strefie w dzisiejszym meczu. A co się stało z tymi trójkami? Bo w poprzednim meczu z kolei w ogóle wam nie siedziały. Teraz zagraliście kapitalnie w tym elemencie. Jakiś specjalny trening był, czy po prostu dzisiaj się działo? Znaczy, po prostu dzisiaj mieliśmy dzień, no tak. No. Trafiliśmy z dniem i dzisiaj trafiliśmy. Raz ten dzień jest, a raz go nie ma. Dobry wieczór Państwu, witam na konferencji prasowej. Po meczu 19 kolejki Tauron Basket Ligi, Rosaradą wygrywa ze startem Lublin 94-47. Witam trenera przyjezdnej drużyny, pana Duszana Rodowicza i Grzegorza Ołeckiego. Proszę o podsumowanie meczu przez trenera startu Lublin. Dziękuję. Gratulacje Rosji na zwycięstwu. Powiem tak, pierwsze dwie kwarty smo grali ok. Pilnowali smo ten wynik. Trochę su nam tamo skoczili. Przewaga Rosje wzrasla u trećoj i czwartoj kwarti, jer diša i do zatrzymania nije bilo možljivosti za vodnika Harisa i Tomasa. Mali su bardzo dobri dzień žutovi, Haris žuco trujke 7-6, Tomas 8-5 i vidjeti da su to pravdivi zavodnici, koji s Rosom chyba będą grali moim zdaniem final ligi. Dziękuję bardzo. Grzegorz, twoja opinia o dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry. Przede wszystkim gratuluję drużynie z Rosy zwycięstwa. Rosa pokazała, udowodniła, że będzie walczyła, będzie się biła o walce o medale. Co do meczu, tak jak trener powiedział, pierwsza połowa była przyzwoita z naszej strony, ale to już jest któraś z kolei pierwsza połowa. Wynik, efekt jest cały czas taki sam. Przegrywamy kolejny mecz, tym razem w Radomiu, bardzo wysoko. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Można by było zapytać, co chłopcy z Radomia jedli dzisiaj na obiad, żeby mieli taką skuteczność za trzy. Wszystko trafiali, można by powiedzieć 50%. Ciężko wygrać z takim przeciwnikiem. Pokazali nam miejsce, gdzie my się znajdujemy, a gdzie oni są. Przed nami bardzo, bardzo dużo pracy. Liga powoli się kończy. No ja mam nadzieję, że wygramy coś, że się po prostu odbijemy od tego dna, bo niżej spaść nie można. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Witam w drugiej części konferencji. Witam trenera Wojciecha Kamińskiego i Filipa Zezułę. Proszę o podsumowanie meczu przez trenera Rosy Rado. Proszę. Gratuluję swoim zawodnikom dobrego meczu, szczególnie tej drugiej połowy. Drużynie startu, myślę, że za pierwszą połowę należą się brawa, bo próbowali, walczyli i ciężko nam się grało, natomiast na drugiej dali nam się troszkę rozegrać i skończył się to tak, jak Państwo widzieli. Cieszymy się bardzo. No, dla nas to nie była nowość, bo my często gramy tak, graliśmy w pucharach, że w niedzielę mecz ligowy i we wtorek pucharowy. Dlatego cieszę się, że mieliśmy takie przetarcie, bo to jest takie typowo przed. Tak będziemy grali w playoffach. Bo myślę, że już w momencie, kiedy mamy 15 zwycięstw, te playoffy są coraz bliżej. I pokazuje to, że jesteśmy w stanie grać co dwa dni i z tego się należy cieszyć. Dziękuję. Dziękuję Filip, twoja opinia o tym meczu. O pierwszych punktach w Ekstraklasie. Zgadzam się z trenerem, że to była minuta, która wstrząsnęła startem. Bodajże cztery trójki Toreja i CJ'a, wsad Michała Sokołowskiego. Oby tak dalej. Cieszymy się bardzo z kolejnego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do trenera bądź Filipa? Proszę bardzo. Panie trenerze, szczerze chciałem dowiedzieć się. Chcielibyśmy, co Pan wczoraj powiedział chłopakom, bo nie było to za dobrze po 20 minutach. Wczoraj? Dzisiaj co Pan przerwie powiedział chłopakom w meczu, bo po 20 minutach nie było tak. Znaczy, ja nie wiem, co powiedziałem. No, chyba nie było nic takiego, że trzeba, znaczy, a nie, przepraszam, no, zmieniliśmy jedną rzecz, jedno ścięcie z lewej strony na prawą stronę, żeby na prawą rękę robili i z tego Igor zdobył chyba z 8 oczek. A tak to takie
proste rzeczy o podstawach. Nie, no bo mówię w kontekście tym, że wchodzimy na trzecią kwartę, rzucamy 33 punkty. Tak, ale to było... Myślę, że też czekaliśmy tak, jak czasami strzelec, napastnik w piłce nożnej czeka na przełamanie na tego jednego gola, tak my czekaliśmy na trójkę CJ'a czy Torreya i jak później zaczęli na zmianę trafiać, to już prawie wszystko nam wychodziło i czasami czeka się po prostu na taki impuls. A to, że dobrze graliśmy w obronie, to tylko nam sprawę ułatwiało, bo mieliśmy wiele ponowień, wiele szybkich ataków. Ale uczulałem przede wszystkim na to, żeby zagrać dobrą obronę i pociągnąć kontrę, bo to jest nasza najsilniejsza broń. Zapytam jeszcze o Dąbrowę, później znowu Dąbrowę. Dąbrowa, wracacie i jedziecie, tak? Tak. Jedziemy, gramy mecz ligowy. Czekamy na to, jak będą się czuli Sejt i Damianieszkę. No zobaczymy. Także na razie jeszcze cieszymy się z ostatniego meczu, jutro odpoczywamy, a od czwartku szykujemy się do... Co z Damianem? No, to jest taki drobny zmęczeniowy uraz, myślę. I czekamy jak... Mam nadzieję, że jeden i drugi z nami do Dąbrowy kończymy. Dziękuję.